Bartłomiej Bychawski, przegrywacie z Węgrami 1-5. Pierwsze myśli tuż po końcowej syrenie? Szkoda, za mało trochę jeździliśmy, za mało ruszaliśmy trochę nogami. W momentach mieliśmy trochę przestoje, no co wpłynęło na pewno na wynik. Momentami graliśmy bardzo dobrze, przeatakowaliśmy ich w tercji i też nie mieli nic do powiedzenia. No co, nie ma co się załamywać tutaj. Mecz był pomiędzy Węgrami a Polską. No, różne wyniki, raz wygrywamy, raz przegramy. No nie udało się wygrać. Miejmy nadzieję, że następnym razem to my im w Polsce pokażemy, kto jest lepszy i się odwdzięczymy. Jak grało wam się na 6 obrońców? Ja jestem przyzwyczajony z klubu, bo cały sezon gram na 6, więc dla mnie to nie było jakieś tam wyzwanie. Dla mnie nawet lepiej się gra na 6 obrońców, bo jest tempo, chociaż z lepszymi drużynami na pewno brakowałoby tych 2 obrońców, więc na 4-5 na pewno będziemy grać. Albo się pośpieszyłem z tym i nie będziemy grać, będziemy grać na 3-5. To zależy już dużo od trenera. Miejmy nadzieję, że teraz ma pogląd na tą drużynę, jak to ustawiać. Ma też nowych zawodników w Krakowi do powołania. Będzie mieszał tym składem na pewno i zobaczymy, co dalej. Słowo jeszcze o twojej bramce. W twoim stylu huknąłeś niemal z niebieskiej linii. No tak, no, bramkarz był bardzo dobrze zasłonięty. Muszę podziękować Kalinie tutaj. I on się wywiązał z swojej roboty, ja trafiłem w bramkę, uderzyłem w wolne pole. Udało się strzelić, to chociaż ten honorowy gol padł i no ja się bardzo cieszę.